Dzisiaj przyjechaliśmy do Łodzi, do Nikolasa, gdzie pokażę wam jego kolekcję, jego showroom tak naprawdę, gdzie sprzedaje parki, jego też prywatną kolekcję. Klasycznie, konkursik na Air Force'a. Musicie zostawić komentarze swoim nickiem z Instagrama, rozmiar, który chcecie wygrać. Zaobserwować to N-Hype'a, zaobserwować mnie na Instagramie i tyle. I zapraszam na odcinek. Tak jak wspominałem, jesteśmy u Nikolasa. Siemanko, słuchaj, opowiadaj, co jest tutaj w twoim showroomie, od czego zacząłeś w ogóle, jaka była twoja pierwsza parka. Więc może zaczniemy od tego, jak to się wszystko zaczęło, cały reset. No. Więc pierwszą parę, którą sprzedałem, to były Off-White'y, The Ten, to była para Hyper Dunky oraz Air Max 90. Pamiętasz, ile na nich zarobiłeś? W pierwszej pary zarobiłem może 100 zł, a z drugiej może 400. Od tego przez 7 lat prawie to się tak na to zbudowało. A jesteśmy teraz na moim showroomie, miejscu, gdzie są najciekawsze sneakersy i to się mieści w Łodzi. Można kupować tutaj parki oraz ubrania, a żeby się umówić, trzeba napisać do mnie na Instagramie albo wypełnić formularz przez stronę. Widzę, za nami są jakieś czwóreczki, to powiedz mi najciekawszy bucik. Jak dla mnie najciekawszym butem mogą być te Air Force z Kiffem. To jest kolaboracja z Kiffem, czy takim sklepem amerykańskim na otwarcie sklepu w Paryżu. Mi się wydaje, że naprawdę fajna para i rzadka, naprawdę rzadka. Oczywiście Lost and Found. Bardzo popularna para, no i osobiście też, ja mam, widziałem, że też ją masz. No mam. Jedna z najlepszych par, jeżeli ktoś by się kupić dynki, to mi się wydaje, to są najlepsze. To oczywiście Travisy, Travis Phantom, też fajna para. Jaka cenka? One 3,5 tysiąca złotych około kosztują. To powiedz tutaj widzą, na czym my stoimy, bo to chyba jest drogi dywanik. Tak, to jest dywan Off-White'a z Ikeą, kosztuje około 15 tysięcy złotych. Możesz powiedzieć, czym on w ogóle tyle kosztuje, jakby ktoś się nie znał? Jak mówiłem, to jest kolaboracja Virgila Abloh, byłego właściciela marki Off-White'a, z Ikeą. I wyszły to jakieś, nie wiem, 3 lata temu około. Ale wychodziły też inne, takie Unreleased i mamy też innego w pokoju. Ale takich najdroższych, można powiedzieć, i najbardziej dostępnych to jest właśnie ten Kipow. Jesteśmy teraz przy Berbrikach. Skąd je masz w ogóle, co ile kosztuje i który jest twoim ulubionym? Okej, okay, więc no Berbriki to są takie miśki od Medicom Toys, takiej japońskiej marki. One mają wielu kolaborację, czyli kolaborują z wieloma markami. Tu mam na przykład z Kiffem kolaborację, albo z takimi miśkami Care Bears. Te wielkie kosztują no od 5 tysięcy w górę, można powiedzieć. Który z tych tutaj czterech, tych największych, jest najdroższy? Cenowo są podobne akurat. Nie ma takich bardzo limitowanych, ale są takie, które kosztują 100 tysięcy złotych. Są takie Chanel. Jest taka Karl Lagerfeld albo jakaś Chanelka i właśnie oni są na tych Berbrikach. Są takie najdroższe. Tutaj wszystkie mają podobną cenę. Czyli mniej więcej 5 koła. Tak, tak. Okay. Z tych największych to chyba najfajniejsze jest Marilyn Monroe. Nie jedne, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć, nie sześć parek jedenastek, a cała ściana, jedenastki cherry. Czemu aż tego tyle tutaj masz na ścianie, czemu akurat ta kolorystyka? Aha, generalnie jest taka śmieszna historia, no bo ja głównie zajmowałem się hurtem, nadal się zajmuję hurtem butów, no i miałem ich sporo, a jedną ścianę miałem całą pustą, to mówię, dobra, jedenastki wydają mega ładnie, więc zrobię sobie całą ścianę tych cherry i mi się tutaj spoko to wygląda, a sam but jest naprawdę spoko. Wiecie, Jordan jedenastki są idealne jak Christmas shoe, a cherry też fajna kolorystyka. Jedenastki głównie noszą jacyś amerykańscy raperzy i tak dalej. W Polsce mało popularny bucik. Trzeba sobie powiedzieć, że bardzo rzadko można go spotkać na ulicy. Ja miałem kiedyś Cool Grey'e. Twoja ulubiona kolorystyka jedenastek? Bredy jedenastki. Bredy jedenastki. I w ogóle czemu myślisz, że tak mało jedenastek wychodzi? I czemu nie są w ogóle tak bardzo popularne? Bo drillowcy w Stanach noszą jedenastki, a w Polsce noszą czwórki głównie. No, ponieważ w Ameryce taka kultura koszykarska, prawda? To jest taki bardzo koszykarski but, no i jednak to on takim zawsze był bardzo hype'owy. A czemu nie są popularne w Polsce? No, u nas Polska nie gotowa, rzeczywiście. Trochę nie gotowa, ale też no, ludzie lubią takie bary hype'owe, że coś to każdy nosi, prawda? No to jest taki but bardziej odważny. No nie przyfitujesz tego do wszystkiego, no ale spoko. Polscy raperzy tak bardzo się nie znają na modzie i na przykład nie noszą jedenastek, przez co też dużo młodych osób w ogóle nie kojarzy, że jest taki model, a zobaczą na przykład Alberto w jedynkach, no to chcą mieć jedynki. Zobaczą Maciasa w czwórkach. Ale właśnie Macias był u mnie ostatnio i kupił jedenastki. O, no to może teraz będzie większy popyt. I chłopiec jak był też, to ma jedenastki Cool Grey, więc no to może się zwiększy tutaj podaż. Ja miałem kiedyś jedenastki, sprzedałem je. No bo też już tak jakoś chyba podążam za tym trendem, że wolę nosić to co inni. Ale naprawdę, jeżeli nigdy nie mieliście jedenastek, to przynajmniej jedną parkę musicie sobie stestować. Stoimy w kącie nie za karę, ponieważ jest to taka ciekawostka. Widzę opakowanie Goyarda.
ty tam widzę coś kitrasz, co to jest? No Goyard to jest taka marka bardzo, jak tu znamy na pajec, troszeczkę wyższa niż LV. Paryska, mam tutaj card holder, czyli taką najbardziej popularną rzecz i taką najbardziej affordable, można powiedzieć. A tutaj mam coś takiego ciekawszego, jest taki pouch. Drillowcy też noszą swojego Goyarda, to jest taka popularna marka. Ja nie widziałem w podsłużbie, żeby ktoś nosił Goyarda z drillowców pod złotymi przynajmniej. Wiesz, to jest taki level up, co nie? Bo. Ale to masz na przykład takiego dużego poucha, no on kosztuje 8000 zł na ten moment. Kolejny kąt, uwaga, kolejne ciekawe rzeczy. Jakaś vintage'owa koszulka, Chrome Hearts, zapałki Chrome Hearts, Avengersy, co tu się dzieje, opowiedz mi. Co to w ogóle za zapałki są Chrome Hearts? A, więc zacznijmy od tych zapałek. Zapałki Chrome Hearts to są dodawane do zamówienia, można powiedzieć. Chrome Hearts można kupić tylko i wyłącznie w ich sklepach stacjonarnych. No jak się robi zakupy, na przykład taką czapkę, no to rzucają ci takie zapałki. A jeżeli nie wiecie, to taka marka amerykańska i możecie znać z takich jeansów z patchami, leather patches. Takie krzyże, nie? Tak, z krzyżami. Okay. Czy te zapałki mają jakąś wartość? Czy na przykład jakbym był takim typowym Polaczkiem, to mógłbym je sprzedać na Allegro? Mi się wydaje, że tak, ale nie wiem, za jedną, raz stówkę? Nie wiem, stówkę? Ciężko stwierdzić. Okay. A ten Rebel? To są takie produkty do trzymania butów od Jason okay. Marka. Bardzo spoko. A co lepsze, Jason Mark czy... bo są, jest Jason Mark i Krep. To które jest lepsze? Jak dla mnie Jason. Okej, okay, czemu? Ciężko stwierdzić nawet, no ale ja czyściłem Krepem i Jasonem, po prostu on trochę lepiej domywa. Okej, okay. No to jest chyba taki wieszak typowego drillowca, bo tu widzę same trapstary. Dużo trapstarów, fajne rzeczy jak od Bape'a na przykład, trochę słupa, więc... To jest taką fajną czarnolką macie, jakbyście chcieli, to zapraszam, można sobie zakupić, jak lubicie czarne dziewczyny. A myślisz, że już hype na Bape'a opadł? Czy wraca? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że teraz nadal ludzie kupują tego Bape'a. Czemu Bape jest tak bardzo popularny? Ciebie. On w latach 2000, no to dużo raperów nosiło Bape'a, prawda? Pharrell, nawet Kanye West. Taka marka jak Supreme, prawda? No moja grupka zawsze to było właśnie Bape'a, la Supreme. No i po prostu nadal jest popularny. Jak myślisz High Bestia, to głównie Supreme, właśnie jakiś Bape'ik, Off-White'ik. Takie trzy typowe marki, nie? Bestia, to główne box, marki. Box logo, no. Jest takie jeansy i Easy za 50. I Easy, dokładnie. Mamy też tutaj koszulki Hype Studio, a co ciekawe to jest to, że w jednej koszulce, czyli w tej w Warszawie, Mata w swoim nowym teledysku. W kraju pełnego. Nie, tak? W kraju schabowych kotletów. W kraju schabowych kotletów. W kraju schabowych kotletów wystąpi w tej koszulce, więc fajnie. To od razu przechodzimy tutaj. Mówisz, że to są najciekawsze parki, najdroższe, tak? Tak, tak. Te parki są z mojej personalnej kolekcji, ale no, jeżeli jestem w showroomie, to chciałem tak pokazać klientowi, że naprawdę są to fajne pary. Więc tutaj mamy naprawdę dużo spoko par, takich jak na przykład Travisy Lowy, Haje, Trophy Room jedynki. Unione widzę. Unione no w deszcz. Taki mój grey trochę, powiem ci szczerze. I masz, widzę, gdzie kolorystyki od razu. No tutaj są pary ponad 10 tysięcy złotych, niektóre kosztują. A które najdroższe są stąd? Są fajne. Tak tylko się poddychać, co nie? Te 6, a te z 8. Taka ciekawostka, większość tych czwórek na promocji wisiała w sklepach, a teraz hype wrócił i już nigdy ich raczej nie dorobimy tak na półce sklepowej. Jesus! Jesus! Co to jest za but? Co sądzisz w ogóle o nowych ruchach Kaniego? Jesteś fanem? Jestem mega fanem Kaniego Westa, więc... A z ubraniami to nie wiem, on już z Adidasem nic nie robi raczej. No nie? Tak, tak. Więc może jakiś inny brand będzie z nim w ogóle kolorował. Widziałem, że na przykład już w złotych tarasach, w tym, w Snipesie, to już normalnie wiszą. Tak? Isis, ale tylko te czarne są tylko, co nie? Tak, tak. No ale mówił Kanie, że Isis będzie dla każdego. No i są. Moją uwagę przykuł nietypowy bucik, w sumie klapek. Uwaga. Coca-Cola Light. Co to jest w ogóle? W jakiejś manufakturze, no i były te właśnie Coca-Cola Crocs, mówię, dobra, na tym jest resell jakiś, to kupię i tyle. Kupię mi, no nie wiem, trochę było tańsze, no teraz są w miarę tanie, 280 zł kosztują u mnie, ale przydałem już 3 pary. Dobra, mamy w ogóle tutaj taką ścianę z dankami, danki SB, danki zwykłe, e-buy. Nosiłbyś takie? Nie, ale do kolekcji bym chciał. Okay. No dosyć nietypowy bucik. Jakieś były stworzone, prawda? Normalne były, jak te kolorystyka bez pocięć. Ale chyba oni pozwali ich z takiego, Nike pozwał eBay chyba, albo nie jestem pewny. Więc teraz mamy taką reedycję i pocięte. Że kiedyś mega był hype właśnie na danki zwykłe, jakieś Grey Foggy. Ostatnio hype mega opadł, teraz praktycznie może się dostać na wyprzedażach. Czemu? Czemu tak się dzieje? Mi się wydaje, że po prostu jakość trochę zabiła, plus te restocki, prawda? Nike zaraz produkuje, sprzedaje. Po prostu ten popyt jest filowany, prawda? I ludzie już nie są tych par. Po prostu, czyli za dużo po prostu ich wychodzi. Tak, tak. Często straciły też na wartości, no bo każdy może je dostać. Tak. Ja sam mam tej pary 1100
100 par. Aha. 1100 par masz tych szarych? To jeszcze też taka ciekawa parka Neckface'y. Też mam ją w personalnej kolekcji, noszę jej, są mega fajne, polecam. Jaka cenka? 1000 zł sobie. Ale mega fajne detale, takie właśnie patche są. To jeszcze nie widziałem na bucie, żeby coś takiego robili i na pewno też się wyróżniają na tle innych. Też taki klasyczek chyba w prawie każdym streetwearowym jakimś sklepie. Tak, znajdziecie takie supreme'owe krzesełko. Powiedz mi jeszcze w ogóle, jakie sławne osoby u ciebie tutaj już kupowały jakieś parki i co to były, jakieś najdroższe parki też? Mogę powiedzieć, chłopaka z Wolf Video, w sumie wszyscy w czwórkę byli u mnie. Mhm. Oni głównie kupowali właśnie Puff po chłopiecku, jakieś Easy 700, na przykład Macias. On najwięcej kupił tych rzeczy, koszulki Bape'a, właśnie Jordany 11, Air Force, klasyczki. Takich atlet, można powiedzieć, chyba się u mnie na przykład Alexander Bobek, czyli piłkarz UKS-u, bramkarz. Był też u mnie Konrad Michalak, też piłkarz. Chyba to tyle, można powiedzieć. A najdroższa parka kiedykolwiek sprzedałeś? Jordan 4 Manila. Teraz są warte ze 100, ale ja sprzedałem je za około 40, to było 3 lata temu, co nie? 40 koła? Okay. On z Anglii był, co nie? I on był chyba takim amatorskim piłkarzem i tak dalej, nie wiem dokładnie. I zażyczył sobie parkę za 40 koła. Tak. Kurczę, no co to? A jaka jest twoja wymarzona parka, której nie masz? No ja bym chciał Jordany 1 Shutter Backboard, te pomarańczowe haje. Tyle chyba, nie mam takie. Teraz jest mało fajnych park, które mega bym chciał, więc no na razie te. Ale nawet wiesz, takich OG właśnie, jak mówisz o tych. O, to bym chciał PE jakieś czwórki, na przykład trójki PE. To moja wymarzona parka to, uwaga, czwórki z Eminemem, ale te niebieskie. Okej. Bo są jeszcze te czarne, ale one są podobne do Black Canvasów, więc... To są Concord, nie? Tak, ale one właśnie też kosztują około 100, tak. 120 i to nawet, to jest taka kwota mniej więcej, no bo one mogą więcej kosztować, bo ich jest kilka tak naprawdę. Tak, kto je ma, to po prostu dyktuje cenę, prawda? Dokładnie, ale wiem też, że one głównie gdzieś tam lądują na jakichś w tych fundacjach, więc raczej jest to parka nie do dostania. Może pójdziemy jeszcze na magazyn szybko zerknąć, ile tam trzymasz tych parek. Powiedz mi, z jakiego modelu masz najwięcej rozmiarów? No, z tych fogów mam najwięcej par, prawda? Mam mega dużo danków, muszę je sprzedać i kupić więcej par, na przykład czwórek, ugłów. Okej, ja myślę, że taka parka, która ma największy potencjał w przyszłości. Jakby chciał ktoś teraz zainwestować w swoje ciężko zarobione pieniądze. Kurde, teraz trochę ciężko z tymi parami, po co jakieś restocki głupie czy coś. Ale jeżeli taka klasyczna para, to jest Jordan 1 Chicago. W sumie to jest ta para, którą każdy będzie chciał buciarz, co nie? A jedna taka rada jeszcze, jakby ktoś właśnie chciał zacząć. Listele butów? No. Teraz ciężko w sumie zacząć listele. Polecałbyś w ogóle, czy w coś innego lepiej, żeby młodzi ludzie? Żeby jak inwestowali głównie, to może coś innego na przykład. Bo teraz butów jest trochę ciężko, tak wiesz, żeby przydawać jakby do innych ludzi, po prostu ma mniejsze wiele marzeń niż było kiedyś, prawda? Więc teraz jak się bardziej kieruje do end customera, prawda? Buciarstwo już nie jest takim pewnym zarobkiem. Nie, kiedyś to było o wiele prościej. Plus możemy też powiedzieć, że jest mega duża konkurencja na rynku. Czemu ktoś ma od ciebie kupić, skoro jesteś nowy, jak ma x innych osób, nie? Od których może kupić, na przykład od ciebie, czy tam od innych, nawet sklepów stacjonarnych. Więc raczej nie polecamy chyba wchodzenie w ten biznes. Może jakieś, nie wiem, żeby Fortnite'a ktoś przygrindował. Zbliżamy się już do końca odcinka. Dzięki za oglądanie, dziękuję za zaproszenie. Dzięki. Przypominam o konkursie N-Hype Żabiński. W komentarzu wpisujecie na YouTubie, jaki rozmiar, swój nick z Instagrama, żebyśmy w ogóle zobaczyli, czy nas obserwujecie, żeby tutaj nikt nas nie oszukał. Jeszcze taki gratisik, jakby chciał ktoś zamówić sobie jakąś parkę czy Trapstara, to specjalnie dzisiaj zrobiliśmy dla was kodzik na 5% na pierwsze zamówienie, tak jest? Tak. N-Hype 5 na stronie nhype.com. Zapraszam was wszystkich. No i dajcie znać w komentarzu, gdzie powinienem zawitać w kolejnym odcinku, jakie miasto, jaki kraj, jaka osoba. Dzwoneczek, subskrypcja, like. Dzięki bardzo.